Nad twierdzą Pietropawłowską, która stała się zalążkiem Petersburga, dominuje sobór katedralny świętych Piotra i Pawła. Budowę cerkwi rozpoczęto miesiąc po rozpoczęciu budowy fortyfikacji. Według tradycji miejsce pod budowę świątyni wybrał osobiście car Piotr I. Był 23 czerwca 1703 roku. Ta pierwsza cerkiew była drewniana. 8 czerwca 1712 roku założono kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi. Jej architektem został Domenico Tresini. Dominantą sylwetki budynku była dzwonnica o wysokości 88 metrów z 34-metrową iglicą. Życzeniem Piotra I było to, aby wieża cerkwi przewyższała moskiewską dzwonnicę Iwana Wielkiego. Budowę dzwonnicy ukończono w 1718 roku, a w 1724 pokryto ją złoconą miedzią. Rok później umieszczono na niej figurę anioła z krzyżem o wysokości 6,5 metra i rozpiętości skrzydeł 3,8 metra. Masa anioła pełniącego rolę wiatrowskazu wynosi 250 kg. W ciągu kolejnych 5 lat ukończono pozostałe części soboru. Na planie sobór świętego Piotra i Pawła różni się od prawosławnego planu krzyża i kopuły. Ściany świątyni zdobią pilastry oraz głowy cherubinów na framugach okiennych. Na wschodniej fasadzie znajduje się fresk artysty Titowa, apostołowie Piotr i Paweł przed Chrystusem. Cerkiew jest prostokątem o długości 61 metrów i szerokości 27,5 metra, leżącym na linii zachód-wschód. Fasada zachodnia, będąca podstawą dzwonnicy, zdobiona jest 6 pilastrami po obu stronach portyku, wspartego na 8 kolumnach. Wielopoziomowa dzwonnica jest główną częścią katedry. Wewnętrzna część świątyni podzielona jest na 3 nawy przez potężne marmurowe filary. Filary mają bogato rzeźbione i złocone kapitele. Malowidła ścienne są dziełem artystów Worobiowa i Niegrubowa, a plafony sufitowe w nawie głównej wykonał Piotr Zybin. Wnętrze oświetla 5 żyrandoli z pozłacanego brązu i szkła weneckiego. Ikonostas wykonali pod kierunkiem architekta Iwana Zarudnego, snycerze Teofim Iwanow i Iwan Telegin. Znajdują się w nim 43 ikony napisane w latach 1726-29 przez moskiewskich malarzy ikon Merkuriewa i Artemiewa. W ikonostasie widnieją wizerunki patronów Petersburga świętego Aleksandra Newskiego, apostołów Piotra i Pawła, świętych książąt z dynastii Rurykowiczów, księcia Władimira i księżnej Olgi, męczenników Borysa i Gleba. Elementy ikonostasu wyrzeźbione są w drewnie lipowym, a rama konstrukcji wykonana jest z modrzewia. Cała ta konstrukcja przypomina łuk triumfalny, mający wyrażać w alegorycznej formie triumf w wojnie północnej, po której Rosja stała się mocarstwem. Po bokach carskich wrót znajdują się figury archaniołów Gabriela i Michała. Przez ażurowe carskie wrota widać ołtarz. Po bokach centralnej ikony Zmartwychwstania umieszczono figury Dawida i Salomona, a cały ikonostas zwieńczają anioły wokół Pana Zastępów. Naprzeciw ołtarza, na lewej kolumnie, znajduje się pozłacana ambona ozdobiona posągami apostołów Piotra i Pawła oraz malowidłami scen biblijnych. Ściany zdobią pilastry ze złoconymi kapitelami, a nad naczółkami okien złocone głowy cherubinów.
kaplicy świętej Katarzyny Męczennicy pochowano w 1998 roku szczątki cara Mikołaja II i jego rodziny. Przy jednym z filarów stoi tron biskupi. W katedrze znajdują się groby prawie wszystkich rosyjskich carów, począwszy od Piotra Wielkiego do Mikołaja II i jego rodziny, z wyjątkiem Piotra II, pochowanego na moskiewskim Kremlu, i Iwana VI, straconego w szlisserburskiej twierdzy. Najważniejsze są oczywiście grobowce założyciela Petersburga, Piotra I Wielkiego, jego żony, późniejszej carycy Katarzyny I i ich córki Anny, która wyraziła życzenie spocząć obok ojca. Grobowce Katarzyny II i Piotra III. Wszystkie nagrobki wykonane są z białego marmuru kararyjskiego, z wyjątkiem zielonkawego grobowca Aleksandra II z altajskiego jaspisu i jego żony Marii z różowego rodonitu. W narożnikach nagrobków znajdują się dwugłowe carskie orły. Przed grobowcem pięknej duńskiej księżniczki, późniejszej carycy Marii Fiodorowny, matki ostatniego z Romanowych, stoi jej portret.